I Fastlane za nami, chyba nie było aż tak źle. Pomimo słabo zapowiadającej się gali, dało się to jakoś oglądać i bądźmy szczerzy, że widzieliśmy o wiele gorsze pay-per-view. Same show zrobiło to, co miało zrobić, czyli rozjaśnić drogę na WrestleMania 34. Poznaliśmy nawet nowe pojedynki, co jest tylko i wyłącznie plusem danego pay-per-view. Więc nie przedłużając, ja nazywam się Seth Doner z WhatIsWrestling.pl, a oto 4 momenty z Fastlane 2018, warte zapamiętania. Po pay-per-view poznaliśmy osobę, która wniesie tytuł United States na WrestleMania 34 i jest nią nie kto inny jak The Viper, Randy Orton. Niezłe zaskoczenie, ponieważ większość z nas spodziewała się porażki Ruda dopiero na WrestleMania, a tu masz się los. Zdobycie United States Championship przez Ortona nie jest jego jedynym osiągnięciem tej nocy, ponieważ Randall właśnie dołączył do Grand Slam Championów, czyli osób, które posiadały wszystkie najważniejsze tytuły w WWE. Po walce, jak można było przewidzieć, pojawi się Jinder Mahal i na WrestleMania prawdopodobnie zobaczymy Triple Threat o United States Championship. Tak jak i się zapowiadało, New Day i Usosi dali bardzo dobrą walkę do momentu pojawienia się Bludgeon Brothers. Bracia Maczuga kompletnie zniszczyli oba tag teamy, co doprowadziło do non-contest w walce o tytuły SmackDown Live. Xavier Woods został wciśnięty powerbombę w stalowe schodki i według strony WWE ma kilka stłuczonych żeber i poobijany kręgosłup. Można chyba śmiało powiedzieć, że bracia Maczuga zmierzają po SmackDown Live Tag Team Championship, jednak czy to oznacza kolejny Triple Threat? W walce o SmackDown Women's Championship trzeba przyznać, że zobaczyliśmy kompletnie inne oblicze Ruby Riott. Przez większą część walki dominowała ona Charlotte Flair i w pewnych momentach można było odnieść wrażenie, że za chwilę zostanie nową mistrzynią. Jednak tak się nie stało i królowa wejdzie na WrestleMania jako mistrzyni kobiet, lecz pojawienie się Aski mogło zwiastować tylko jedno. Charlotte Flair zawalczy ze zwycięzczynią Royal Rumble matchu na największej ze scen. Six-Pack Challenge był dla większości z nas pojedynkiem niestety rozczarowującym. Sam początek był mega dziwny, gdzie John po prostu wykonał 4 AA, no bo czemu nie? Na dodatek obecność Shane'a McMahona przy ringu świadczyło o tym, że za chwilę coś się odwali z jego postacią. I niestety tak się stało, program pomiędzy Kevinem Owensem, Samim Zayn'em i Shane'em McMahonem jest niestety, ale nadal kontynuowany. AJ Styles broni swojego mistrzostwa WWE i na WrestleMania zmierzy się z Shinsuke Nakamura na naszym wymarzonym Dream Matchu. Tak więc to by było na tyle. Wszystko oprócz tych 4 punktów możecie jak najszybciej zapomnieć. Dajcie znać w komentarzach, czy czujecie Road to WrestleMania 34, bo panie i panowie, przed nami już tylko największa ze scen. Zajrzyjcie na whatiswrestling.pl, gdzie znajdziecie masę newsów i najświeższe artykuły, a jeśli chcecie wesprzeć nas projekt jeszcze bardziej, zajrzyjcie na naszego Patronite'a, gdzie za małe datki czekają na was naprawdę ciekawe nagrody. Dziękuję wam wszystkim bardzo za uwagę, ja nazywam się Seth Doner z whatiswrestling.pl i słyszymy się już wkrótce.